Może zapytajmy, czy widzimy prezentację? Widać? Teraz powinno działać. O, świetnie. Super. To może tylko dokończę szybki wstęp. Prowadzimy wspólnie kancelarię. Razem jesteśmy wspólnikami w ramach prowadzonej przez nas działalności. Nasz zespół składa się również jeszcze z aplikantki, doradcy podatkowego oraz także z kilku podmiotów, które z nami współpracują dorywczo w zależności od tego, z jakim tematem mamy do czynienia. Tak. Dziś będziemy opowiadać o spółce komandytowo-akcyjnej, która stała się bardzo popularna, a popularna nie była. Zdecydowanie tak. Zmiany, które wprowadził ustawodawca, otwierają przed nami nowe, bardzo ciekawe horyzonty. Tak, dobra. To przejdźmy sobie pomalutku dalej. Jakbyśmy mogli jeszcze poprosić o informację, skąd jesteście, jakie macie firmy, jak długo prowadzicie działalność. Krótka informacja na czacie, żebyśmy też wiedzieli, z kim mamy przyjemność dzisiaj się wspólnie szkolić ze spółki komandytowo-akcyjnej. W międzyczasie, zanim Państwo na czacie udzielą informacji, odpowiedzi, w naszej ocenie na co dzień spotykamy się tak naprawdę z największą ilością jednoosobowych działalności gospodarczych. Spółki cywilne, jawne. Spółki cywilne, spółki jawne i spółki z o.o. I w naszej ocenie również takie odpowiedzi w komentarzach gdzieś się pojawią. Dobra, już widzę, że chyba wszyscy się podłączyli. Dobra, pan Maciej Rzeszów, zawodowy sportowiec. O, to z panem Maciejem nawet chyba dzisiaj przez telefon rozmawiałem. Tak, pan Artur, Warszawa IT, 5 lat, jednoosobowa działalność. Pani Agnieszka, jednoosobowa działalność, 14 lat. O, piękny staż, gratulacje pani Agnieszko. Gratulujemy. Pan Jan, też działalność gospodarcza, 5 lat. Czyli jak no, zdecydowanie no, ta jednoosobowa działalność gospodarcza w dalszym ciągu najbardziej popularną formą w naszym kraju jest. O, pani Sylwia, jednoosobowa działalność, 12 lat. Super, również piękny staż. No nie dziwimy się, tak? No bo jednoosobowa działalność zdecydowanie jest najbardziej przystępną formą prowadzenia działalności gospodarczej, najprostszą do założenia i tak naprawdę najbardziej dostępną, o której jest najwięcej informacji, bo w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej tak naprawdę takie informacje nie są aż tak łatwo dostępne. Troszeczkę trzeba więcej poszperać, czy chociażby skorzystać z takiego szkolenia jak dzisiaj, żeby czegoś na temat tej spółki dowiedzieć się więcej. Okej, tutaj pani Tatiana, Gdańsk. Jeszcze uzupełniając wypowiedź Mateusza, też często księgowi, po prostu, gdy ktoś zaczyna prowadzenie działalności gospodarczej, proponują jednoosobową działalność gospodarczą, stąd też najczęściej ta forma jest przez polskiego przedsiębiorcę wybierana. Dobra, myślę, że możemy sobie pomalutku przejść dalej. Krótki plan szkolenia, o czym my dzisiaj będziemy opowiadać. Przede wszystkim króciutko, bo to już na pewno Państwo sporo informacji na temat nowego Polskiego Ładu z tego lub innego źródła pozyskali, więc króciutko sobie przypomnimy, co przede wszystkim ten nowy ład wprowadza, jak się na takie zmiany przygotować. Po drugie, rozmawiamy już stricte, dlaczego spółka komandytowo-akcyjna może być dobrym rozwiązaniem. No i po trzecie, jakie mamy cechy i korzyści spółki komandytowo-akcyjnej, dlaczego ona może być aż tak dobrym rozwiązaniem, tak? I pomysłem właśnie na te zmiany, które wprowadza nam nowy ład. Jeżeli chodzi o zasady szkolenia, najpierw będzie część merytoryczna, a następnie oczywiście odpowiem na wszelkie pytania i postaramy się udzielić po prostu satysfakcjonujących odpowiedzi. Jak możemy zaczynać? Dobra, to startujemy. Okej. Główne zmiany, które wprowadza nowy ład. Przede wszystkim jest to oczywiście składka zdrowotna. Za sekundkę trochę to poszerzę, natomiast to już Państwo wiedzą, że składka zdrowotna będzie liczona po prostu inaczej, tak? Czyli liczona będzie przede wszystkim od dochodu. Druga zmiana to zmiana progu podatkowego z 85 tysięcy na 120 tysięcy złotych. Została też wprowadzona wyższa kwota wolna od podatku z 8 tysięcy na 30 tysięcy złotych i te dwie to są dobre zmiany, tak? No tutaj nie ma co tego ukrywać. Jeżeli chodzi o zmianę czwartą, o składkowanie powołania do zarządu, tak? Czyli dla osób, które mają na przykład spółki z o.o. i uzyskują wynagrodzenie z tytułu umowy powołania, no to tutaj też będziemy mieli dodatkowo składkę zdrowotną. Została nam wprowadzona definicja ukrytej dywidendy.
i ona też przede wszystkim dla spółek z o.o. ma duże znaczenie. Ona, te przepisy dotyczące ukrytej dywidendy wchodzą dopiero najprawdopodobniej od 1 stycznia 2023, natomiast taka definicja ukrytej dywidendy już nam się w ustawie pojawiła. I punkt szósty, zmiany w CIT estońskim, i to też są zmiany dobre, tak, zmiany na plus, ponieważ zdecydowanie nam obniżają wymagania, jeżeli chodzi o możliwość skorzystania z CIT-u estońskiego. Składka zdrowotna. Tutaj najbardziej popularne formy prowadzonej działalności gospodarczej, czyli zasady ogólne, podatek liniowy. Tutaj na samym początku, kiedy była informacja o tym, że ten Polski Ład zostanie wprowadzony, była jednolita stawka dla obu tych form opodatkowania w wysokości 9%. Finalnie trochę pod naporem przedsiębiorców, no ta składka, jeżeli chodzi o podatek liniowy, została zmniejszona. Natomiast ta składka zdrowotna na dzień dzisiejszy to jest tak naprawdę parapodatek, ponieważ liczone jest stricte od dochodu i tej składki zdrowotnej nie odliczymy od podatku, tak? Czyli jeżeli mamy zasady ogólne i do 120 tysięcy złotych płacimy 17%, to musimy niestety doliczyć do tego podatku ekstra 9%, a w przypadku, gdy przekroczymy drugi próg podatkowy, to mamy 32 plus 9. To już robi się nam naprawdę dużo. Nie daj Bóg, jeszcze dojdzie do tego danina solidarnościowa, tak? Czyli ekstra 4% i zbliżamy się do 50%, jeżeli chodzi o opodatkowanie. Natomiast jeżeli chodzi o podatek liniowy, tutaj mamy 19% od dochodu plus nowy parapodatek w postaci składki zdrowotnej 4,9, co daje nam tak naprawdę prawie 24% od dochodu. Podatek liniowy no, ma też pozostałe wady, tak? Czyli nie odliczymy sobie kwoty wolnej od podatku, nie możemy rozliczyć się z małżonkiem, nie możemy skorzystać z ulgi dla klasy średniej czy ulgi dla dzieci. Jeżeli chodzi o składkowanie powołania do zarządu, tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bardzo popularną i formą tak naprawdę wynagradzania zarządu za wykonywanie pewnego rodzaju usług czy świadczeń dla spółki była tak zwana właśnie umowa powołania. Tam płaciliśmy tylko i wyłącznie podatek PIT od takiego wynagrodzenia, natomiast od nowego roku, od 1 stycznia 2022 dojdzie nam znowu składka zdrowotna w wysokości 9% właśnie od wynagrodzenia z tego tytułu. Jeżeli chodzi o definicję ukrytej dywidendy, jest to bardzo ciekawe, co zostało tak naprawdę wprowadzone w tej ustawie, ponieważ ustawa definiuje, że co niektóre koszty stanowią tak zwaną ukrytą dywidendę, czyli jak mamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to popularne w Polsce jest to, aby wypłacać środki ze spółki z o.o. właśnie w inny sposób, aniżeli dywidenda. No i to też państwo polskie, mówiąc krótko, widzi, dlatego też zdecydowano się na wprowadzenie takiej definicji dotyczącej właśnie ukrytej dywidendy, czyli w przypadku, gdy na przykład tu mamy koszty obejmujące wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika, akcjonariuszy lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem. Czyli mówiąc krótko, mamy nieruchomość i tą nieruchomość wynajmujemy spółce i spółka nam płaci czynsz za wynajmowaną nieruchomość, no to taka forma płatności tego czynszu, umowy najmu, może być właśnie zakwalifikowana jako ukryta dywidenda i nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli chodzi o CIT estoński, tutaj akurat mamy dobre informacje, ponieważ CIT estoński będzie również dostępny dla spółek komandytowych i dla spółek komandytowo-akcyjnych, o których dzisiaj troszeczkę szerzej opowiemy. Został tak naprawdę zlikwidowany ten zapis dotyczący utrzymania nakładów inwestycyjnych i wynagrodzeń dla pracowników, więc ten CIT estoński dla wielu przedsiębiorców może być bardzo fajną formą rozliczeń się z fiskusem, ponieważ ten obowiązek podatkowy przesuwamy tak naprawdę do momentu realizacji zysków ze spółki, tak? Czyli do momentu wypłaty dywidendy i tutaj dla małych podatników łączna stawka to może być 20%, łącznie CIT plus PIT, więc taki CIT estoński na pewno będzie dla wielu przedsiębiorców ciekawym rozwiązaniem, natomiast no są mimo wszystko też w tym obwarowania, chociażby takie, że spółka, która jest na CIT estońskim, może składać się tylko i wyłącznie z osób fizycznych i nie może być wspólnikiem w innych spółkach. Okej,
Nasz pomysł, i myślę, że nie tylko nasz, bo jest to gdzieś tam bardzo popularne rozwiązanie, to nasz pomysł na nowy ład, na polski ład, to jest spółka komandytowo-akcyjna. Postaramy się troszeczkę przybliżyć tą formę, bo wiemy, że dla wielu ta spółka jest tak naprawdę reliktem przeszłości i mało kto z takiej spółki korzystał, zakładał, czy prowadził właśnie w ramach takiej spółki swoją działalność. I tu może poproszę Pawła, żeby troszeczkę nam tą spółkę przybliżył. Tak, może wyjdźmy od tego, ja tak zastanawiałem się, od czego wyjść. Chciałbym wyjść od tego, żeby troszeczkę rozbić mit na temat tej spółki komandytowo-akcyjnej, że spółki akcyjne są tylko przewidziane dla niezwykle dużych podmiotów, dla podmiotów, które prężnie działają na giełdzie, emitują papiery wartościowe. Jak najbardziej, dla tych podmiotów również spółka komandytowa akcyjna jest przewidziana, natomiast jest również przewidziana dla podmiotów mniejszych, które generują odpowiednio mniejsze przychody, odpowiednio mniejsze koszty, natomiast jest ona niezwykle atrakcyjna pod kątem podatkowym. Może wyjdę od samego początku od tego, czym jest spółka komandytowa akcyjna. Jest to spółka osobowa, ona nie posiada osobowości prawnej, już nie wchodząc w zawiłości prawne, natomiast jest podmiotem wszystkich praw i obowiązków, czyli może zaciągać zobowiązania, może realizować kontrakty, może zaciągać kredyty, leasingi, czy jakiekolwiek inne zobowiązania, które powstaną w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Co do zasady, w spółce komandytowo-akcyjnej mamy dwóch wspólników, czyli mamy dwa podmioty. Mamy komplementariusza, który spółkę reprezentuje, oraz akcjonariusza, czyli tak zwanego inwestora dla spółki. W przełożeniu, żeby było prościej to zrozumieć, tak samo w spółce z o.o. mamy wspólników, którzy są inwestorami spółki i mamy zarząd, który spółkę reprezentuje. Nie? Nazwa to jest komplementariusz i to jest ta osoba, która spółkę reprezentuje, a akcjonariusz to jest ta osoba, która daje wkłady pieniężne na to, żeby ta spółka mogła funkcjonować. No i oczywiście na koniec roku no chciałaby zobaczyć przychód tudzież dochód po jej stronie leżący. Teraz każda spółka, czy spółka komandytowa akcyjna, czy spółka z o.o. ma swój kapitał zakładowy, czyli kwotę, która jest potrzebna, aby taką spółkę zawiązać. W przypadku spółki komandytowo akcyjnej jest to kwota 50 tysięcy złotych. Od razu na wstępie, i to jest najważniejsze, uczulam, że nie jest to kwota, którą my musimy dysponować w gotówce, nie musimy jej przelewać na konto spółki. Polski ustawodawca przewidział zapis, w myśl którego wspólnicy spółki, czyli komplementariusz i akcjonariusze, oświadczają, że kapitał taki został zgromadzony. Oczywiście, jeżeli danych dwóch czy trzech wspólników postanawia, chcemy wpłacić te pieniądze na konto tak, żebyśmy widzieli te pieniądze na rachunku, nie ma najmniejszego problemu. Po tym, jak spółka zostaje zawiązana, zostaje utworzony rachunek bankowy dla spółki, wówczas taką kwotę możemy uiścić na rachunku bankowym, natomiast nie jest to warunek wymagany, aby taka kwota na takim rachunku bankowym się znalazła. To Paweł, mam jeszcze jedno pytanie co do punktu drugiego, dwóch wspólników. Czy jedna osoba może być jednocześnie komplementariuszem i akcjonariuszem? Jak najbardziej. Jest to co do zasady bardzo często przyjmowany model, ponieważ mimo wszystko, tak jak tutaj w dzisiejszym webinarze, bardzo dużo osób prowadzi jednoosobowe działalności, czyli skupiamy w jednej osobie całą działalność gospodarczą. Jeżeli nie chcemy wchodzić w spółkę z drugim podmiotem czy z drugą osobą, to wówczas możemy prowadzić spółkę komandytowo-akcyjną będąc jedną osobą po stronie komplementariusza i akcjonariusza. W komandytowej tak nie zrobimy. Nie, w komandytowej spółce tak nie zrobimy, ponieważ polski ustawodawca nie przewiduje takiej możliwości. Musimy mieć dwie niezależne od siebie osoby, a tak jak tutaj nawet widać, tak, państwo prowadzą jednoosobowe działalności i nie jest korzystnym z państwa perspektywy dzielenie się swoim biznesem z osobami, które po prostu go do dnia dzisiejszego z państwem nie prowadziły. To takie może głupie pytanie z twojej perspektywy, natomiast bardzo często ono się gdzieś tam pojawia. Czyli czy spółka komandytowo-akcyjna to jest taka nowa forma bardzo popularnej do pewnego momentu spółki z o.o. komandytowej, czyli spółka komandytowa, gdzie komplementariuszem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie, tutaj musimy sobie jasno rozgraniczyć te dwa tematy. Do momentu, kiedy ustawodawca nie wprowadził dodatkowego obowiązku podatkowego dla spółek właśnie z o.o. komandytowych, tych spółek było bardzo dużo, ale czym one się różniły? Tym, że po stronie komplementariusza była spółka z o.o., czyli kolejny podmiot. Potrzebowaliśmy, tak jak wcześniej już była mowa, dwóch podmiotów w takim wypadku.
Natomiast w sytuacji, gdy ustawodawca zmienił przepisy rok temu w zakresie podatku dochodowego od spółek zokomandytowych, od spółek komandytowych w skrócie mówiąc, w tym wypadku te spółki po pierwsze zaczęły się przekształcać, a po drugie ich już teraz się nie opłaca zakładać, ponieważ tracimy mocno na optymalizacji podatkowej. Odpowiadając, reasumując na Twoje pytanie, w tym układzie potrzebowaliśmy co najmniej spółki z o.o., która będzie komplementariuszem i co najmniej osoby fizycznej, która będzie komandytariuszem. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej mamy jedną osobę, przysłowiowego pana Kowalskiego, który może być i komplementariuszem, i akcjonariuszem tej spółki. Nie potrzebujemy dodatkowego podmiotu, czyli dodatkowych kosztów, dodatkowej księgowości i dodatkowych spraw formalnych. Jasne. Okej. Statut spółki komandytowo-akcyjnej, co to jest? Statut to jest tak naprawdę najważniejszy dokument, który reguluje nasz sposób funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej. Oczywiście znajdują się w nim takie informacje oczywiste, czyli firma, siedziba spółki, przedmiot prowadzonej działalności, czas trwania, wkłady, wysokość kapitału. Co do zasady, ten dokument jest to najważniejszy dokument dla wspólników, którzy spółkę tworzą, czyli też dla jednej osoby, ponieważ spółka jednoosobowa, tak jak mówię, też występuje. W niej mamy spisane wszystkie najważniejsze elementy, czyli w jaki sposób będziemy dzielić zysk, kto jakie wkłady wnosi, jak się spółka nazywa, kiedy kończymy pierwszy rok obrotowy. To jest tak naprawdę najważniejszy dokument, z którego wynika, jak spółka będzie funkcjonowała w przyszłości już w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Oczywiście, jeżeli mamy spółkę jednoosobową, ten dokument nie musi być aż tak sformalizowany, ponieważ cały przychód, dochód, jak i koszty skupiają się na podmiocie, który tworzony jest przez jedną osobę. W sytuacji natomiast, gdy mamy dwóch wspólników, tak jak ja tutaj z Mateuszem na przykład, to my mamy tak tą umowę spółki komandytowo, statut tak utworzony, aby on zabezpieczał jednocześnie Mateusza jako mojego wspólnika, ale też mnie. Z drugiej strony w jasny sposób dzielił nasze zyski, mówił o tym, co się dzieje w sytuacji, jeżeli byśmy ponosili stratę. Kończąc ten temat, uważam, że to jest najważniejszy dokument dla spółki komandytowo-akcyjnej i ważne jest, żeby on został dobrze przeprocedowany zarówno przez radcę prawnego, jak i doradcę podatkowego, tudzież ewentualnie księgowego, jeżeli taką wiedzę ma, aby na przyszłość uniknąć nieporozumień w spółce pomiędzy wspólnikami. Zdecydowanie. Tutaj widzę, pani Agnieszka zadała pytanie na czacie, jaka jest odpowiedzialność majątkowo-finansowa w tej spółce. To dosłownie za dwa slajdy do tego dojdziemy. Pani Agnieszko, nie moglibyśmy tego tematu pominąć. Dobra, majątek spółki komandytowo-akcyjnej. Jak to wygląda? Co to w ogóle jest majątek spółki komandytowo-akcyjnej? Warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, żeby troszeczkę sobie zwizualizować, co to jest za podmiot i czym on tak naprawdę się charakteryzuje, ale też co ma, nie? Więc odpowiadając na to pytanie, majątek spółki komandytowo-akcyjnej co do zasady składa się z dwóch elementów. Z kapitału zakładowego, który jest, można powiedzieć, sfinansowany przez akcjonariuszy, ale też z wkładów komplementariuszy. Ponieważ ja jako komplementariusz mogę na przykład powiedzieć, że moim wkładem wnoszę do spółki 3000 zł. Akcjonariusze, jeżeli mamy kapitał zakładowy 50 tysięcy, bo taki kapitał jest, minimalny, wnoszą do spółki taką kwotę. I łącznie ta kwota tworzy nam kapitał zakładowy. Czyli w założeniu ja daję 1000, akcjonariusze dają 50 tysięcy, mamy łącznie 51 tysięcy i to jest nasz kapitał zakładowy. Kapitał udziałowy natomiast to jest to, co jest ważniejsze, czyli to jest ten kapitał akcjonariuszy, który pokrywa żelazne 50 tysięcy i on musi zostać zgromadzony, ponieważ bez tego nie możemy zawiązać spółki komandytowo-akcyjnej. I teraz jakie to ma znaczenie może od też takiej strony praktycznej? Od strony praktycznej nasi przyszli kontrahenci, którzy będą z nami współpracować, bardzo często sprawdzają nas poprzez Krajowy Rejestr Sądowy, po prostu wpisują numer NIP czy numer KRS spółki, i widzą, jaki kapitał spółka zgromadziła. Po pierwsze, ma to dla nas znaczenie reprezentatywne, ponieważ nasz przyszły kontrahent widzi, jakimi pieniędzmi mniej więcej na start obracaliśmy, czyli jakie wkłady zostały poczynione na rzecz spółki. A po drugie, widzi również to, że w sytuacji, kiedy spółka by nie pokrywała
nie pokrywała swoich zobowiązań, to wówczas spółka odpowiada do wysokości tego kapitału, czyli minimum do kwoty 50 tysięcy złotych. Jest to swoistego rodzaju zabezpieczenie dla kontrahentów w przypadku, jeżeli spółka nie regulowałaby swoich zobowiązań. I rozumiem, ważniejsze jest to, jaki rzeczywiście majątek spółka ma, a nie jaki ma kapitał zakładowy. Zdecydowanie tak. Oczywiście do spółki, może już tutaj kończąc ten temat, możemy do spółki różne składniki majątkowe wnieść. Może to być samochód, może to być nieruchomość, może to być środek po prostu pieniężny. Lub przedsiębiorstwo. Tak naprawdę polski ustawodawca nie zamyka się praktycznie na żaden składnik majątku, ponieważ no to, co stanowi składnik majątku, ma pracować w tej spółce, więc tutaj ustawodawca nie nakłada praktycznie żadnych obostrzeń w tym zakresie. Okej. To odpowiedzialność. To co... Pani Agnieszko, odpowiadam na Pani pytanie. Mamy dwa podmioty. Mamy komplementariusza i mamy akcjonariusza. Może zacznę od prostszego, czyli zacznijmy od akcjonariusza. Akcjonariusz tak naprawdę poza dwoma sytuacjami nigdy nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Ponosi on tylko odpowiedzialność, jeżeli nazwisko akcjonariusza znajdzie się w nazwie spółki, czyli jeżeli ja mam na nazwisko Nowak i moje nazwisko pojawi się Nowak Spółka Komandytowo-Akcyjna, wtedy ja odpowiadam swoim majątkiem. Druga sytuacja, kiedy akcjonariusz ponosi odpowiedzialność, to jeżeli bez pełnomocnictwa, bez umocowania ze strony spółki komandytowo-akcyjnej, bez umocowania dokona jakiejś czynności, na przykład zaciągnie kredytu, to wówczas odpowiada. W innych przypadkach akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej, ponieważ oni są traktowani przez polskiego ustawodawcę jak inwestor. Czyli oni, można powiedzieć, że wykładają pieniądze na spółkę komandytowo-akcyjną i jedyny ich obowiązek i prawo to jest zobaczyć na koniec roku z tego zysk. Natomiast oni nie ponoszą odpowiedzialności. To kto w tej spółce w końcu tą odpowiedzialność ponosi, warto odpowiedzieć. Odpowiedzialność, drodzy Państwo, ponosi komplementariusz, czyli ta osoba, która spółkę reprezentuje, ponieważ komplementariusz spółkę reprezentuje, podpisuje wszelakiego rodzaju umowy, zobowiązania, nie wiem, umowy pożyczki, najmu, kredyty, zaciąga zobowiązania typu sprzedaż, usługę. Tutaj za takie zobowiązania ponosi odpowiedzialność komplementariusz, czyli osoba, która tą spółkę reprezentuje. I tak jak w jednoosobowej działalności, tutaj większość z Państwa ma jednoosobowe działalności, więc wie dokładnie, o czym teraz będę mówił, odpowiada komplementariusz całym swoim majątkiem. Państwo prowadzicie w większości jednoosobowe działalności gospodarcze, czyli de facto dla Państwa nie stanowi ta odpowiedzialność różnicy, ponieważ tak jak teraz w przypadku jednoosobowej działalności Państwa biznes, coś by się stało, nie byliby Państwo w stanie regulować swoich zobowiązań, wówczas odpowiadacie całym swoim majątkiem, czyli prywatnym samochodem, prywatnym domem. I tak samo jest w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej. Komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem w sytuacji, jeżeli spółka nie byłaby w stanie regulować zobowiązań. Dokładnie, każda spółka osobowa tak naprawdę. Dokładnie. Tutaj Pani Agnieszka jeszcze zadała pytanie, czy kapitał zakładowy to musi być tylko gotówka? No i tutaj możemy zdecydowanie odpowiedzieć, że nie. To może być i wkład pieniężny, wkład niepieniężny. Możemy wnieść aportem całe przedsiębiorstwo. Zdecydowanie tutaj mamy pełną możemy wolność. Wnieść samochód, możemy wnieść, nie wiem, wartości niematerialne, pracę, tak umiejętności. Oczywiście, no może na przykładzie samochodu będzie najprościej. Chcemy wnieść jako wkład samochód. Jeżeli jest to auto, które ma 2 czy 3 czy 4 lata, no to oczywiście mniej więcej wartość auta będzie odpowiadała kwocie 50 tysięcy. My sami przy założeniu spółki tak naprawdę oceniamy, czy ten składnik majątkowy, jego wartość składnika majątkowego. Jeżeli byśmy chcieli wnieść do spółki auto, które ma 40 lat i oświadczyć, że jego wartość wynosi 50 tysięcy, no wówczas tak nie będzie. Nie możemy czegoś takiego robić, ponieważ te składniki majątku, które wnosimy, my sami wyceniamy, ale musi to zostać wycenione na warunkach rynkowych. Jasne. Okej, przejdźmy dalej. Myślę, że wkład prawny możemy na tym etapie zakończyć. Możemy teraz przejść do kwestii podatków, tak? No bo Polski Ład no, niewątpliwie wiąże się z podatkami, więc też na pewno o tym Państwo chcieliby posłuchać, dlaczego ta spółka też pod kątem podatkowym, tak i fiskalnym jest tak popularna i według nas, i nie tylko nas, jest dobrym rozwiązaniem.
Jeżeli chodzi o spółkę komandytowo-akcyjną, to mamy do czynienia z dwoma podatkami. Mamy CIT i PIT. CIT jest to podatek od osób prawnych, PIT jest to podatek od osób fizycznych. To rozwiązanie na pewno też Państwo znają na przykład ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie również spółka płaci CIT, a przy wypłacie dywidendy wspólnicy płacą PIT. Nie inaczej jest w spółce komandytowo-akcyjnej. Mamy CIT w wysokości 9 lub 19%, czyli mamy małego lub dużego podatnika i tutaj mamy tak naprawdę próg 2 milionów euro, tak? Czyli jeżeli nie przekroczymy 2 milionów euro w roku obrotowym, no to mamy stawkę 9%, jeżeli te 2 miliony euro przekroczymy, wówczas wchodzimy na stawkę 19%. Mamy oczywiście w spółce komandytowo-akcyjnej możliwość skorzystania z CIT-u estońskiego, wówczas 9% robi nam się 10%, a w przypadku 19% robi nam się 20%, natomiast jest to później obniżane poprzez tak naprawdę wypłatę PIT-u. Natomiast jeżeli chodzi o PIT, czyli podatek od osób fizycznych, płacą go wspólnicy, czyli w naszym wypadku komplementariusz i akcjonariusz. I PIT co do zasady wynosi 19%, natomiast główną różnicą spółki komandytowo-akcyjnej, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że komplementariusz może ten PIT, który wychodzi nam do zapłaty, pomniejszyć o CIT. Czyli nie zapłacimy finalnie w przypadku małego podatnika 9 plus 19, tak jakbyśmy to zapłacili w spółce ZO, tak? Czyli mamy wtedy to podwójne opodatkowanie. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej zapłacimy OK 9% CIT-u, natomiast komplementariusz przy zapłacie PIT-u 19% pomniejszy swoje zobowiązanie podatkowe o po prostu CIT. Przykład. Spółka komandytowo-akcyjna osiągnęła dochód w wysokości 1 000 000 zł, czyli jest małym podatnikiem. Dochód spółki to jest 1 000 000 zł i mamy do zapłaty CIT, czyli podatek od osób prawnych, czyli od tej właśnie spółki komandytowo-akcyjnej, w wysokości 9% od tego dochodu, czyli 90 000 zł. Zysk, który po CIT-cie nam pozostaje na koncie, no to jest 910 000 zł. I teraz w statucie określiliśmy sobie, przy założeniu, że mamy jednego tak naprawdę, jedną osobę w tej spółce komandytowo-akcyjnej, czyli przykład Paweł, jesteś i komplementariuszem, i akcjonariuszem, i w statucie takiej spółki no, zapisaliśmy sobie podział zysków w proporcji, że komplementariusz ma 99% zysku, a akcjonariusz ma tylko 1% zysku. Wówczas dochód komplementariusza to jest 99% z tych 910 000, czyli 900 000 zł i PIT z tego dochodu to jest 171 171 zł. I tutaj możemy sobie odliczyć te 99% zapłaconego CIT-u, czyli 89 100, czyli łącznie PIT-u zapłacimy po tym odliczeniu 82 000 zł. Łącznie zatem CIT i PIT to jest 172 071 zł. Akcjonariusz natomiast partycypuje w zysku w wartości 1%, czyli 9 100 zł. I on również zapłaci 19%, natomiast on sobie tego CIT-u już nie może odliczyć, czyli zapłaci łącznie 1729 zł. Czyli łącznie spółka i komplementariusz i akcjonariusz zapłacą 173 800 zł, czyli 17,38%. I tutaj wypłacamy tak naprawdę całość zysku właśnie w formie dywidendy. Tu nas, mówiąc brzydko, nic więcej nie interesuje. Tak naprawdę płacimy te 17,38% i cały dochód spółki komandytowo-akcyjnej ląduje w naszej prywatnej kieszeni. Możemy tymi pieniędzmi dysponować w dowolnie wybrany sposób. No, tutaj jeszcze tak tytułem wtrącenia, no w mojej ocenie, biorąc pod uwagę polskie realia, 17 z małym haczykiem procent podatku to jest naprawdę optymalne rozwiązanie, ponieważ biorąc pod uwagę nawet całą składkę zdrowotną, która już teraz będzie 5%, plus tak jak mamy, czy podatek liniowy, czy zasady ogólne, nie jesteśmy w stanie tej kwoty osiągnąć. Zdecydowanie. Przykład numer dwa, czyli spółka komandytowo-akcyjna, która jest dużym podatnikiem, przekroczyliśmy... Przepraszam, tu jeszcze Pani Agnieszka, bo od Pani Tomku odpowiemy też na pytanie, ale tak. Pani Agnieszka bardzo nawiązuje do tego. A jeśli jest tylko jedna osoba, to jak? Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie, natomiast wracając do poprzedniego slajdu, jeżeli jest Pani
jako jedyny komplementariusz i akcjonariusz, to jako komplementariusz zapłaci pani taką właśnie kwotę PIT-u, łącznie, a tu zapłacony będziemy mieli CIT po stronie spółki, a akcjonariusz, czyli znowu pani, zapłaci taką kwotę, czyli łącznie jako jedna osoba zapłaci pani od 1 173 800. Jeżeli o to pani chodziło, to jakby pani potwierdziła, a jeżeli nie, no to prosiłbym jeszcze o doprecyzowanie pytania. Natomiast panie Tomku, tu oczywiście jeszcze odpowiemy na to pytanie już na samo zakończenie. Przykład numer 2, czyli mamy dużego podatnika, mamy dochód w wysokości 10 milionów złotych, no i tutaj tak naprawdę różnica leży po stronie CIT-u, którego nie zapłacimy 9%, a 19%. Natomiast samo odliczenie działa w bardzo podobny sposób, czyli tak naprawdę ten dochód komplementariusza pomniejszamy sobie o zapłacony CIT, czyli te 99% zapłaconego CIT-u. Czyli łącznie komplementariusz i spółka komandytowo-akcyjna zapłaci 1 900 000 złotych, czyli de facto 19% z tego dochodu spółki komandytowo-akcyjnej, no i niewielki tak naprawdę jeszcze obowiązek podatkowy po stronie akcjonariusza, który ma tylko 1% zysku i zapłaci wtedy 15 390, czyli łącznie zapłacimy 1 915 000, co daje nam 19,15% od tych 10 milionów. To już wstrzeliłeś się w punkt, pani Agnieszka napisała, że się... Super, super. Jeżeli chodzi o pozostałe obciążenia w spółce komandytowo-akcyjnej, to tu mamy na pewno różnicę w stosunku do jednoosobowej działalności gospodarczej, czy spółki cywilnej, czy spółki jawnej, ponieważ spółka komandytowo-akcyjna nie podlega pod ustawę o ubezpieczeniach społecznych. Nie wiem, czy ustawodawca o niej zapomniał, czy miało to, czy to było celowe, natomiast ona w tej ustawie się nie pojawia. Z racji tego ani sama spółka, ani wspólnicy tej spółki, ani komplementariusz, ani akcjonariusz nie zapłacą ani składki społecznej, ani składki zdrowotnej, ani daniny solidarnościowej. Czyli nasze obciążenia to jest tylko i wyłącznie ten CIT i PIT po stronie komplementariusza i akcjonariusza. Porównajmy to sobie może na przykład... Jeszcze tylko sekundkę przerwę, może jeszcze wróćmy tylko do tego slajdu. Dobra. Chciałbym tylko jeszcze szybko nadmienić, że oczywiście, jeżeli chcą Państwo nadal uczestniczyć w systemie ubezpieczeń społecznych, czy składkę społeczną, składkę zdrowotną, nie stanowi to problemu. W takiej spółce mogą Państwo być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Czy zlecenie. Ponieważ tutaj, żeby jasno wytłumaczyć, spółka komandytowo-akcyjna to jest podmiot X, natomiast Wy jako osoba fizyczna to jest nadal podmiot Y. Zawsze spółka, która jest oddzielną osobą prawną, może zatrudnić na podstawie umowy zlecenia, tudzież umowy o pracę, na dowolny wymiar czasu pracy, jedna, druga etatu, jedna, ósma etatu, czy cały etat, i można w tej spółce pracować i można w ten sposób partycypować również w ubezpieczeniach społecznych, jeżeli widzą Państwo sens brania udziału w tym przedsięwzięciu. Co więcej, w tej sytuacji, jeżeli, bo to widzimy nawet z perspektywy czasu, mamy przestój na rynku, mamy koronawirusa. Jeżeli są Państwo na jednoosobowej działalności gospodarczej, składki na szeroko pojęte ubezpieczenia społeczne trzeba regulować co miesiąc. Czy mamy zysk, czy nie mamy. Dokładnie. Natomiast w sytuacji, kiedy my mamy alternatywę, to zawsze możemy sobie też tym kosztem, który czasami jest wbrew pozorom nie aż takim małym obciążeniem, na swój sposób balansować. Jasne. Nie? Tutaj pozwoliłem sobie zrobić takie krótkie porównanie jednoosobowej działalności, no bo ona jest najpopularniejszą formą w Polsce na podatku liniowym, już właśnie w środowisku Nowego Ładu. Drugim podmiotem w tym porównaniu jest dwuosobowa spółka z o.o. Mogłem oczywiście zrobić jednoosobową spółkę z o.o., więc tutaj też doszłaby nam i składka zdrowotna, i ZUS, tak samo jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, natomiast wiem, że co do zasady te spółki z o.o. mimo wszystko są dwuosobowe, więc też żeby tutaj nie zakłamywać tego porównania, zrobiłem po prostu dwuosobową spółkę z o.o. i jednoosobowa spółka komandytowo-akcyjna. Dochód 500 000 złotych i tu mamy bardzo proste i czytelne porównanie. CIT-u oczywiście w jednoosobowej działalności nie zapłacimy, zapłacimy i w spółce z o.o., i w spółce komandytowo-akcyjnej. I tutaj Państwo widzą, że właśnie to obciążenie jest
takie samo, czyli te 9% właśnie od dochodu spółki. Składka zdrowotna, tutaj mamy te 4,9, tak, czyli ta nowość, którą nam wprowadza Polski Ład, to jest 25 tysięcy złotych prawie, tak, w przypadku jednoosobowej działalności. W spółce z o.o. ani w spółce komandytowo-akcyjnej tego nie zapłacimy. Jeżeli chodzi o ZUS, czyli pozostała część, składki społeczne, to w przyszłym roku to będzie 1211 zł z małymi groszami, czyli łącznie w roku 14 532 po stronie spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjnej, również tego nie mamy. Danina solidarnościowa oczywiście nas tutaj nie obowiązuje, ponieważ nie jest przekroczony milion dochodu, a w ZOA i w komandytowo-akcyjnej również jej nie płacimy, więc dochód po CIT i ZUS tu mamy 485 tysięcy, 455 tysięcy i mamy wyliczony tak naprawdę PIT, tak? Bo w każdej z tych spółek PIT trzeba zapłacić, tak? Jeżeli wypłacamy dywidendę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółce komandytowo-akcyjnej i łączne obciążenia, no to tutaj mamy 131 tysięcy, 131 tysięcy i w spółce komandytowo-akcyjnej 86 tysięcy 900. Więc tu widać, ile nam zostaje tak naprawdę w kieszeni i jak bardzo spółka komandytowo-akcyjna wyróżnia się na tle tych dwóch najbardziej popularnych form prowadzonej działalności. Kolejne porównanie, milion dochodu. Tu dalej tak naprawdę daniny solidarnościowe jeszcze nie zapłacimy, natomiast ta dysproporcja robi się coraz większa, ponieważ spółka komandytowo-akcyjna no jest na pewno dla przedsiębiorców, którzy mają po prostu tego dochodu bardzo dużo, ponieważ wtedy tak naprawdę te nasze oszczędności są najwyższe, tak? Bo tutaj tak naprawdę mamy 250 tysięcy po stronie działalności, 262 po stronie spółki z o.o. czy 173 po stronie spółki komandytowo-akcyjnej, to mamy prawie 100 tysięcy złotych różnicy. Przykład kolejny, 2 miliony dochodu, tak? I tutaj coraz wyższa dysproporcja pomiędzy i działalnością, i spółką z o.o., a spółką komandytowo-akcyjną. Tutaj doszła nam jeszcze danina solidarnościowa, tak, czyli 4% od dochodu po przekroczeniu miliona złotych i tutaj łącznie tak naprawdę obciążenia to jest ponad pół miliona, tutaj 525 tysięcy, a tutaj zaledwie 347 tysięcy w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej. Jeżeli chodzi o plusy spółki komandytowo-akcyjnej, to mamy na pewno tą oszczędność na ZUS, czyli to co mówił Paweł. Tu mamy pełną dobrowolność, tak? Czyli spółka komandytowo-akcyjna nie podlega pod ustawę o ubezpieczeniach społecznych, natomiast jeżeli my chcemy, tak, czy płacić składkę zdrowotną, czy składki na ubezpieczenia społeczne, to mamy oczywiście taki wybór. Oszczędność na podatku, no to na poprzednich slajdach Państwo widzieli, jak duża jest dysproporcja tak naprawdę. Jest to również rozwiązanie bardzo bezpieczne, bo w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli będziemy mieć inne formy wypłaty z tej spółki, aniżeli dywidenda, to narażamy się właśnie na tą ukrytą dywidendę czy na jakieś postępowanie ze strony Urzędu Skarbowego. Tutaj mamy bardzo proste tak naprawdę rozliczenie, czyli płaci spółka komandytowo-akcyjna CIT, wypłaca nam dywidendę, my płacimy PIT, pomniejszono zapłacony CIT. Mamy oczywiście też prestiż, tak, bo spółka komandytowo-akcyjna no, fajnie brzmi. Budzi duże zaufania. Budzi duże zaufania, plus mamy kapitał zakładowy 50 tysięcy złotych, więc gdzieś tam w obrocie tym gospodarczym też jest to zauważalne. Szczególnie, że mamy obowiązek w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej prowadzić stronę www, no i umieścić tam informację, że taki kapitał zakładowy został właśnie zgromadzony. Łatwiejszy dostęp do finansowania, no to tu tak samo jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mamy pełną księgowość, tak? Nie tak jak w przypadku jednoosobowej działalności, czy ryczałt, czy książka przychodów i rozchodów, tylko pełna księgowość, bilans, rachunek zysków i strat. Są to dokumenty, które w zdecydowanie lepszy sposób obrazują nam kondycję przedsiębiorstwa, więc też dla innych podmiotów jesteśmy bardziej wiarygodni, czy jeżeli chodzi o dotacje, czy kredyty, czy gdzieś tam kwestia pozyskania nowych partnerów biznesowych. Nie zapłacimy daniny solidarnościowej, no i mamy też większą kontrolę nad rozrachunkami, ponieważ czy w bilansie, czy w rachunku zysków i strat dokładnie widać, czy należności, czy zobowiązania, ile mamy na koncie, jak tak naprawdę wygląda kondycja naszej firmy. Ja jeszcze tutaj chciałem dodać z perspektywy naszej, czyli z perspektywy prawników. My swego czasu zastanawialiśmy się, jakie rozwiązanie wybrać dla naszych klientów, aby było ono jak najmniej wątpliwe ze strony organów podatkowych. Bo niewątpliwie tutaj Mateusz powiedział tylko kilka zdań, ale chciałbym to poszerzyć.
czy rozwiązanie w postaci spółki z o.o., ono również jest dobre, ale tak jak Mateusz mówi, ono rodzi po stronie urzędów skarbowych swoistego rodzaju luz decyzyjny. Czy daną umowę, na przykład najmu prywatnego mieszkania na rzecz spółki, urząd skarbowy zakwestionuje, tudzież nie zakwestionuje? Czy urzędnik się nad tym pochyli i powie, no nie, to jest ukryta dywidenda, czy powie, wszystko jest zgodnie z prawem, nie ma problemu? I tutaj niestety my dajemy organom podatkowym przy takim podejściu, można powiedzieć, swoistego rodzaju niebezpieczeństwo, że coś zostanie zakwestionowane. Natomiast w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej my postępujemy, żeby może tak w skrócie to Państwu zobrazować, najbardziej modelowo, jak przewiduje to kodeks spółek handlowych. Czyli nie ma tak naprawdę pola do popisu przez urzędnika, można tak powiedzieć w negatywnym tego słowa znaczeniu, żeby zakwestionował któreś z poszczególnych czynności, o których Mati mówi, czy zapłatę podatku CIT, czyli podatku dochodowego, czy zapłaconego PIT-u pomniejszonego o CIT, ponieważ to są już takie oczywistości, że nawet w naszym zawiłym systemie prawnym nie idzie tego podważyć, ponieważ to są takie jak zasady typu 2 plus 2. Dlatego też od strony przedsiębiorcy tak naprawdę, ale też od strony naszych klientów, aby oni nie mieli problemów, jest to rozwiązanie o tyle korzystne, że nie ma w nim tak zwanych w Polsce ostatnio bardzo atrakcyjnych dwóch linii orzeczniczych, że Trybunał mówi jedno, a sąd mówi drugie. Tu jest to na tyle prosty mechanizm, że jest praktycznie nie do zakwestionowania przez Urząd Skarbowy, ponieważ to jest zrobione dokładnie to, co wynika z kodeksu spółek handlowych. No tak. Nie? Więc to jest na pewno przewaga, że śpimy spokojnie, bo do tego już naprawdę, drodzy Państwo, modelu nie idzie, można powiedzieć, podejść od drugiej strony i zakwestionować go w różnego rodzaju sposób, ponieważ jest on po prostu przejrzysty. Tak. To może tutaj odpowiem od razu na pytanie pana Tomasza. Mamy pytanie numer jeden, czyli czy przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową akcyjną jest możliwe i w miarę tanie, to oczywiście kwestia gdzieś tam subiektywna, ale czy wiąże się z jakimiś dużymi kosztami typu podatek i tym podobne. No tutaj tak naprawdę mamy wówczas do czynienia z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową. Więc tutaj niestety, ale będziemy mieli konieczność tak naprawdę przygotowania planu przekształcenia z wszystkimi załącznikami, sprawozdania finansowego do tego planu przekształcenia, które niestety też musi być zbadane przez biegłego rewidenta. Czyli tutaj przede wszystkim będziemy mieli koszt związany, no oczywiście z obsługą kancelarii, tak, i notariusza, bo tutaj będziemy musieli pójść dwukrotnie do notariusza, najpierw podpisać plan przekształcenia, następnie będziemy musieli podpisać już tak naprawdę statut spółki komandytowo-akcyjnej, natomiast dojdzie nam też koszt w postaci biegłego rewidenta, no a tu oczywiście jest gdzieś tam zależne od miasta. Drugie, tak, jeszcze tutaj, panie Tomaszu, odpowiadając też na pana pytanie, zawsze na początku, jeżeli rozmawiamy czy o przekształceniu, czy o otworzeniu nowej spółki komandytowo-akcyjnej, ważne jest tak naprawdę, czym się pan zajmuje. Bo jeżeli my nie mamy długotrwałych, wieloletnich kontraktów popodpisywanych, z których musi się pan wywiązywać, to często korzystniej jest otworzyć nową spółkę komandytowo-akcyjną, gdzie jest dużo taniej, dużo szybciej i dużo przejrzyściej, niż taką działalność przekształcać. W sytuacji, gdy mamy spółkę, która realizuje długie kontrakty, ma koncesje, zezwolenia, to wówczas musimy skorzystać z opcji przekształcenia, ponieważ wtedy wszystkie prawa i obowiązki spółki z o.o. przejdą na spółkę komandytowo-akcyjną. Natomiast jeżeli pan prowadzi biznes, który nie wymaga przepisywania zezwoleń, koncesji czy jakichkolwiek innych dokumentów, które zostały wydane, dedykowane na spółkę, to wówczas często okazuje się, że optymalniejszym rozwiązaniem jest założenie od początku spółki komandytowo-akcyjnej, przepisanie leasingu, bo to jest najczęstszy gdzieś tam temat, który robimy, przeniesienie leasingów na spółkę komandytowo-akcyjną i przerzucanie sobie krok po kroku kontrahentów na tąże spółkę. I w momencie, kiedy mamy cały biznes na spółce komandytowo-akcyjnej, spółkę możemy sprzedać z zyskiem. W obecnych czasach jest to dosyć atrakcyjne rozwiązanie, szczególnie spółki ze stażem z chęcią są kupowane na rynku. Tak, i tu mam jeszcze pytanie ze strony pana Tomasza. Czy można być komplementariuszem w kilku spółkach komandytowo-akcyjnych? Jak najbardziej. Panie Tomaszu, tutaj nie ma to tak naprawdę znaczenia, czy pan ma już spółkę z o.o., czy pan ma spółkę jawną, czy pan jest już komplementariuszem w innej spółce. Nie ma tutaj, ustawodawca nie kładzie żadnych obowiązków, jeżeli chodzi o spółkę komandytowo-akcyjną.
No my również mamy, tak, i spółkę komandytowo-akcyjną, mamy też spółki ZOO i tutaj nie ma żadnych obostrzeń w tym zakresie. Okej, tu pan Tomasz doprecyzował. No myślę, że to jest gdzieś tam temat na trochę dłuższą rozmowę. Zdecydowanie, bo tu już rozumiem, ma pan spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. No tutaj no kwestia gdzieś tam bliższego porozmawiania i poznania tematu, jeżeli o to chodzi. Natomiast tutaj mamy jeszcze pytanie ze strony pana Mateusza. Chcę wyjść z inkubatora, planowałem założyć działalność gospodarczą. Czy działalność na pierwsze 2 lata mały ZUS jest nadal ok, czy jednak zaczynać od spółki komandytowo-akcyjnej? No tutaj tak naprawdę znowu wracamy do tego, że każdy przedsiębiorca ma inną działalność. Każdy przedsiębiorca jest w innym momencie tak naprawdę swojego biznesu. Co niektórzy prowadzą, tak jak tutaj Państwo pisali, działalność 15, 14 lat czy 20, co niektórzy prowadzą działalność rok czy dwa. I wiadomo, tutaj rozwiązanie nigdy tak naprawdę nie jest tożsame dla każdego. Tak? Powiem tak, panie Mateuszu, odpowiadając na pana pytanie, w pierwszej kolejności musimy zobaczyć, jaki pan ma biznes, czyli czy to jest biznes obarczony ryzykiem, czy nie. No jeżeli tutaj mówię, JDG i komplementariusz jest dokładnie to samo, ale mimo wszystko warto również, jeżeli mamy duże ryzyko, pomyśleć o spółce ZOO, to jest jak może tak w skrócie odpowiadając. Szczególnie, że CIT estoński też jest jakimś tam ukłonem, tak, dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z drugiej strony, odpowiadając też panu na pytanie w zakresie małego ZUS-u, nawet w przeliczeniu małego ZUS-u i tak składka zdrowotna zostaje na poziomie od dochodu, czyli tutaj mały ZUS nic nam nie zmienia. Jedyne, co my zaoszczędzimy tutaj, oczywiście przechodząc do wyliczeń, które przygotował Mateusz, to nie zapłaci pan rocznie 24 tysiące ZUS-u, tylko zapłaci pan przy małym ZUS-ie, to jest chyba teraz 650 zł, czyli połowę tej kwoty. Czyli tak naprawdę to jest to, co pan zyska, a to i tak będzie mniej niż to, co pan zyska na komandytowo akcyjnej. Więc oczywiście ja tutaj nie mówię jednoznacznie, czy JDG będzie lepsza, czy spółka komandytowa akcyjna, bo trzeba zobaczyć biznes od środka. Natomiast jeżeli miałaby to być jedyna oszczędność małego ZUS-u, to tak w ciemno mogę panu po prostu powiedzieć, jak to w świecie przedsiębiorców jest, wybrałbym komandytowo akcyjną. Tak. Natomiast to, dla kogo jest to odpowiednie rozwiązanie, czy kto może z tego skorzystać, to jest zawsze mimo wszystko sprawa indywidualna i my tutaj docelowo proponujemy pomysł. Dokładnie, jak najbardziej, bo to dla wielu przedsiębiorców może być idealne po prostu rozwiązanie, a dla niektórych przedsiębiorców na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie rozwiązaniem lepszym. Natomiast działalność gospodarcza, czy spółka cywilna, czy spółka jawna, biorąc pod uwagę to, co wprowadza Polski Ład, no wydają się po prostu formami najmniej tutaj opłacalnymi. Nasza odpowiedź jest w miarę jednoznaczna, bo ciężko mówię, no nie znając specyfiki, ale kontynuując to, co mówi Mateusz, moja odpowiedź również, że się pod tym podpisu jest jednoznaczna. Jak mamy do wyboru jednoosobową działalność, spółkę jawną czy spółkę cywilną, to uważam, że jest mniej korzystne rozwiązanie niż spółka ZOO albo wyjście jeszcze korzystniejsze, czyli spółka komandytowo-akcyjna. Widziałem jeszcze pytanie, widziałem jeszcze pytanie pani Ingi, jaki z zamknięciem takiej spółki, jaki to koszt? Już odpowiadam pani Ingo. Pani Ingo, tutaj akurat mamy znów, widzą państwo, to się trochę wszystko przekłada, mamy gdzieś plusy, mamy gdzieś minusy. Trochę odpowiem pokrętnie, zacznijmy od spółki ZOO. Zamknięcie spółki ZOO jest dużo trudniejsze, ponieważ jest to spółka nieosobowa, tylko spółka kapitałowa. Tam trzeba przeprowadzić proces likwidacyjny, trzeba powołać likwidatora. Zamknięcie spółki ZOO jest dużo bardziej skomplikowane, ale z drugiej strony nie mamy odpowiedzialności na niej, tak? Tak jak już wcześniej rozmawialiśmy. Natomiast zamknięcie spółki komandytowo-akcyjnej przez to, że ona jest spółką osobową, jest bardzo proste, ponieważ my możemy, jeżeli wszyscy wspólnicy się na to zgodzą, a oczywiście jeżeli mamy jednego wspólnika albo nawet dwóch wspólników, to jest w interesie wspólników, aby zlikwidować spółkę bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Czyli tłumacząc to na język polski, podejmujemy uchwałę o rozwiązaniu spółki, regulujemy aktualne zobowiązania wobec swoich kontrahentów, dzielimy się tym, co zostało i zgłaszamy wniosek o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. W przypadku spółki osobowej jest to dużo prostsze niż w przypadku spółki ZOO, czyli spółki kapitałowej. Zdecydowanie. Jeżeli ktoś po naszym dzisiejszym szkoleniu chciałby porozmawiać z nami tak naprawdę osobiście i umówić się na konsultację, to jak najbardziej zapraszamy i udostępniamy taką formę. Już tutaj Państwu wklejam link, już powinno to Państwu się wyświetlić.
Wystarczy wejść tak naprawdę w ten link, ja go jeszcze sobie może tutaj Państwu wkleję na czat. I tam od razu bezpośrednio jesteśmy w stanie sobie wybrać dzień, godzinę i mogą się Państwo umówić z nami bezpośrednio tak naprawdę na taką konsultację. Taka konsultacja to jest koszt 300 zł netto, natomiast jeżeli po tej konsultacji chcą Państwo dalej kontynuować z nami współpracę, chociażby pod kątem założenia podmiotu, tak, czy to spółka komandytowo-akcyjna, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to my oczywiście koszt tej konsultacji zaliczamy na poczet wynagrodzenia całościowego. Więc jeżeli Państwo potrzebują porozmawiać bezpośrednio, tak, face to face, przedstawić po prostu swoją sytuację, jaką mają Państwo działalność, czym się Państwo zajmują, jakie są ryzyka związane z prowadzoną działalnością, to zachęcamy właśnie na taką konsultację. Wówczas przez godzinę jesteśmy w stanie dokładnie przeanalizować Państwa biznes pod kątem i prawnym, i tak naprawdę podatkowym. Tak, bo tutaj tak naprawdę z mojej perspektywy, co było najważniejsze, sobie tak rozmawialiśmy też w międzyczasie, gdzieś tam przed webinarem. My na tej konsultacji pokazujemy Państwu cyfry, czyli to, co jest dla Państwa najważniejsze. Oczywiście zabezpieczenie prawne, odpowiednie sformułowanie statutu, czy czegokolwiek innego, co jest związane od strony prawnej, również możemy zabezpieczyć. Natomiast najważniejsze jest z Państwa perspektywy, w mojej ocenie, zobaczenie cyfr, czyli ile płacę teraz, ile bym płaciła na spółce z o.o., ile będę płaciła na spółce komandytowo-akcyjnej. I tak między nami troszeczkę mówiąc, te liczby same się bronią, tam już nawet nie trzeba za dużo do tego dodawać, bo nawet w przypadku zaoszczędzenia, tak, rocznie 25 czy 30 tysięcy złotych, no jest to kwota na tyle duża, że warto po prostu wprowadzić te rozwiązania w życie. Tutaj widzę, jeszcze ominęliśmy chyba pytanie pani Agnieszki, żeby się na nas, broń Boże, nie obraziła. Jakie są koszty założenia spółki komandytowo-akcyjnej? No i tutaj koszty tak naprawdę są też uzależnione od tego, czy właśnie mamy do czynienia z przekształceniem, bo przekształcenie na przykład spółki kapitałowej w spółkę osobową, tak jak pytał pan Tomasz, wiąże się z wieloma utrudnieniami, na przykład z biegłym rewidentem, natomiast przekształcenie spółki osobowej albo spółki cywilnej, czyli spółka komandytowa albo spółka jawna, czy spółka cywilna w inną spółkę osobową, może być przeprowadzone w tak zwanej formie uproszczonej, czyli bez biegłego rewidenta, bez planu przekształcenia, wystarczy tak naprawdę pójść do notariusza, złożyć oświadczenie o przekształceniu, przygotować sprawozdanie finansowe i tak naprawdę statut spółki komandytowo-akcyjnej i oczywiście wysłać to wszystko do KRS-u i jak najbardziej takie przekształcenie jesteśmy w stanie zrobić. Więc no, koszty takiego przekształcenia są na pewno inne niż założenia po prostu nowego podmiotu, tak, gdzie musimy tak naprawdę pójść do notariusza i podpisać akt zawiązania spółki i statut. Tak, my jeżeli chodzi już co do, jeżeli pani Agnieszko chciałaby pani poznać też dokładny koszt, to tak naprawdę on jest mocno uzależniony od tego, co ma się znaleźć w statucie. Bo jeżeli statut jest mniej więcej, można powiedzieć, szablonowy, to jest zdecydowanie mniejszy koszt niż przygotowanie statutu, załóżmy, tak, pod 5 czy pod 6 wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, gdzie musimy uwzględnić w tym statucie każdego prawa, każdego obowiązki, sposoby rozliczania, sposoby ponoszenia kosztów, więc tutaj nasze wynagrodzenie uzależnione jest od nakładu pracy. Oczywiście zanim my cokolwiek robimy, czy cokolwiek podejmujemy decyzję, to najpierw jest to jasno w umowie wskazane, jaki to jest koszt, kiedy on jest płatny i ile cała procedura założenia takiej spółki i też poprowadzenia państwa na tym etapie wstępnym będzie kosztowała, bo to w sumie nie wybrzmiało dzisiaj, ale to nie jest też tak, że my taką spółkę zakładamy, a następnie Państwo zostają tak naprawdę pozostawieni sami sobie. My z Państwem jesteśmy, czy przez pierwszy okres, też dużo naszych klientów tak naprawdę od razu na start decyduje się na abonament prawny, żeby mieć tego prawnika, szczególnie w tym pierwszym kwartale, żeby on nauczył, jak to działa, z czym to się je, co trzeba zrobić, etc., etc. Plus mamy oczywiście też dział księgowy, tak, więc nie ma problemu, żebyśmy też Państwu poprowadzili księgowość takiego podmiotu, tak, czy spółki komandytowo-akcyjnej, czy spółki z o.o. My przede wszystkim specjalizujemy się właśnie w pełnej księgowości, czyli właśnie spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne, spółki z o.o. Jeszcze tutaj mamy Dobra. A co z rejestrem akcjonariuszy w SK? Musi go prowadzić dom maklerski, jakie to są koszta? Rzeczywiście, panie Tomaszu, tutaj mamy koszty jeszcze związane z rejestrem akcjonariuszy. Jeżeli chodzi o
spółkę komandytowo-akcyjną, gdzie mamy akcjonariuszy od 1 do 5, to koszt takiego rejestru to jest 99 zł, z tego co widziałem, średnie wynagrodzenia domu maklerskiego, tak, czy podmiotu uprawnionego do prowadzenia takiego rejestru, czyli przy zaokrągleniu 100 zł miesięcznie za taki rejestr akcjonariuszy. I pani Sylwia, jaki jest orientacyjny koszt przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną przy założeniach szablonowych umowy? Pani Sylwio, to pytanie głównie będzie, inaczej, wynagrodzenie będzie uzależnione też od tego, jak ze sprawozdaniem finansowym. Tu powiem wprost, bo my takich przekształceń robimy sporo i tu tak naprawdę spotykamy bardzo często dwie sytuacje, czyli sytuacja numer jeden, mamy podmiot, gdzie jest prowadzona książka przychodów i rozchodów albo pełna księgowość, natomiast podmiot prowadzący tą księgowość nie jest w stanie przygotować sprawozdania finansowego pod przekształcenie i musimy wówczas my to przygotować, albo drugie rozwiązanie, podmiot, który obecnie prowadzi księgowość, jest w stanie przygotować takie sprawozdanie finansowe. No i tutaj tak naprawdę wynagrodzenie głównie się o to opiera, tak? Czyli o to sprawozdanie. Czy my musimy takie sprawozdanie przygotować, czy ono będzie gdzieś tam w zakresie obecnej księgowości? Bo to jest przede wszystkim no, jeden z większych kosztów. Zdecydowanie tak. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Ja może jeszcze, nie wiem, czy jestem w stanie pokazać ewentualnie, jak tu umawiać ewentualnie to spotkanie. Tutaj mają Państwo grudzień i styczeń. No grudzień już jest mało co dostępny, mamy oczywiście święta, plus tych konsultacji mamy sporo umówionych, bo widzę jutro tylko 11, 12 jest wolna. Mamy też we wtorek i w środę parę godzin do wyboru. Natomiast jakby Państwo chcieli na spokojnie w styczniu się umówić, to mamy oczywiście taką możliwość, wystarczy sobie tutaj tylko przerzucić. Dobra. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to chyba z naszej strony byłoby to wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy, było nam niezmiernie miło. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu tą spółkę komandytowo-akcyjną, która spółką popularną nie jest, a wydaje nam się, że będzie bardzo popularną od nowego roku, bo to rozmawiamy z notariuszami z całej Polski i widzimy spory ruch, jeżeli chodzi o właśnie zawiązywanie spółek komandytowo-akcyjnych. I wszystkie tak naprawdę przesłanki pokazują, że to może być po prostu dla wielu przedsiębiorców fajne rozwiązanie tego, co nas czeka w przyszłym roku, a zmienia się naprawdę sporo. Wielu przedsiębiorców trochę odwleka tą decyzję jeszcze na przyszły rok, żeby zobaczyć, jak to będzie, ale no tu się już nic nie zmieni, tak? Ustawa jest podpisana, ona wchodzi w życie. 1 stycznia obudzimy się już w trochę innej rzeczywistości. W zdecydowanie innej rzeczywistości. Natomiast nie ma się co załamywać, trzeba iść do przodu. Zawsze jest rozwiązanie. Dokładnie. I szukać rozwiązań optymalnych dla nas wszystkich. Dokładnie. To co? Z naszej strony to będzie wszystko. Życzymy Państwu wesołych świąt, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Pozdrawiamy.